like a little more, like a little more from the chest. Like you kind of like wet lips, like it's like a fight sound. Like, what's up, everybody? Just, right. Yeah, you got this. What's up? Coś mi to nie wychodzi. A co tutaj w ogóle jest tak ciemno? O, cześć, witajcie. Jak już mnie kilka osób rozpracowało w komentarzach po poprzednim filmem, moją wielką inspiracją jest Peter McKinnon, czyli kanadyjski fotografik, który bardzo mocno wpłynął na to, jak ja fotografuję i jak się uzewnętrzniam w tej właśnie formie. Jednocześnie Peter jest dla mnie ogromną inspiracją przy tworzeniu tego kanału, tutaj nie ma co tego ukrywać. I świetnie, że w community programistów też mamy takie osoby, które możemy określić mianem role model. I dla mnie osobiście takim role model jest między innymi Cole Evans, czyli amerykański programista, osoba, która tworzy community po tamtej stronie oceanu. Ja pamiętam jedno wystąpienie Cole'a Evansa na pierwszej edycji Bułgaria PHP, w którym to Cole Evans dostał, pierwszy raz widziałem to na konferencji technicznej, 3-minutowe standing ovation na zakończenie prezentacji o tworzeniu community. Przepraszam. O, siema Kuba. Siema. Co nie odbierasz? Cześć Kuba. Siema. Social distancing. No tak. Trzeba zachować. COVID, że tak powiem, nie śpi. Czuwa. Kuba wpadł do studia, bo będziemy nagrywać kolejny odcinek BTS of the Design. Kuba tam już prawie ma stały fotel. Chyba czwarty raz się widzimy, nie? Czwarty, nie piąty? Nie, widzimy się pierwszy raz, bo tak naprawdę ciągle się tylko widzimy online'owo. Nagrywamy piąty raz, masz rację. Nagrywamy piąty raz. Odcinek być może w momencie, jak to oglądacie, już jest dostępny. O czym jest? No możemy zdradzić. Będziemy mówić o strukturach wielkiej skali, czyli jak porządkować projekt, który jest trochę bardziej złożony biznesowo. Fajne studio w ogóle, prawda. Szacun. Dzięki. Kuba, my tak sobie rozmawiamy, ja ostatnio miałem okazję współprowadzić trening i uczyliśmy się stormingu z pewnym bardzo fajnym zespołem i dotykaliśmy domeny, której kiedyś omawialiśmy ją w jednym z odcinków podcastu. Kino. Czyli kino, tak, kino. I tam wyszedł ciekawy problem pod tytułem struktury wielkiej skali. I słuchaj, to jest jeden problem, który tam wystąpił, a drugi to jest taki, że dosyć często na stormingach się zdarza, że na big picture event stormingu, kiedy modelujemy tylko i wyłącznie zdarzeniami, mamy taką sytuację, że coś nam się wydaje, że jest zdarzeniem, a jak schodzimy na te niższe poziomy, to okazuje się, że to absolutnie zdarzeniem nie jest. Przykład, wiesz, taki dosyć mocno standardowy jest taki, wyświetlono produkt. My tam mieliśmy takie zdarzenie pod tytułem wyświetlono repertuar sali, wyświetlono układ jakby dostępnych miejsc, wyświetlono seans i tak dalej, i tak dalej. I to na picture event stormingu było zdarzeniami. Natomiast jak zaczęliśmy schodzić, to się okazało, że to, co na Big Picture Event Stormingu jest zdarzeniem, absolutnie nie jest zdarzeniem na niższym poziomie. I bardzo fajnie zmienialiśmy te rzeczy, na przykład na read modele, bo w rzeczywistości to my odpytujemy najwyżej parametryzowany read model. No bo czym jest wyświetlenie? No to jest wyświetlenie jakiegoś widoku, więc mnie interesuje, że to się wydarzyło. No chyba, że chciałbym podkreślić, że ile razy to zostało wyświetlone. Właśnie. Ale to jest trochę inne zdarzenie. To w rzeczywistości taki sam fakt wyświetlenia, o ile to jest zapytanie jest read modelem z tego modułu, to sam fakt zarejestrowania być może, nie wiem, wyświetlenia czy tam pobrania pewnej informacji może być już, że tak powiem, składową, która pójdzie do innego modułu i będę w rzeczywistości wydawał komendę typu na przykład, nie wiem, zarejestruj odsłonę czy coś takiego do innego modułu, bo jego znaczenie jest zupełnie inne. Tricky question, jak to mówią. I teraz co? Zrobisz to getem, jak już mówiąc HTTP? Ten zapis? Nie, ten wyświetlono, więc odczyt jakiegoś repertuaru, ale ma efekt uboczny, bo odczyt, zapisujesz ile razy. Teraz jak odświeżysz stronę, no to przecież nie możesz mieć efektów ubocznych. Idempotentny musisz być, tak? Okej, ale w rzeczywistości nie jesteś idempotentny, bo każda odsłona w rzeczywistości powoduje. Ja rozumiem czyste efekty uboczne, takie efekty, które mają wpływ na użytkownika, na system, a nie jakieś statystyki, więc ja bym to oczywiście zrobił getem. No, takie często pytanie pada, niektórzy puryści resta, nazywam ich restafarianami, robią to po prostu postęp, bo jest efekt uboczny. Okay. On tak samo byś powiedział, że wylogowałeś coś. Tak normalnie. Jest efekt uboczny? No jest, ale to nie jest taki istotny efekt uboczny. No okej. Okay. Ale mówiłeś o tym kinie. Jestem ciekawy, czy kino, czyli nasz pierwszy odcinek, o którym gadaliśmy. Pierwszy i drugi. A i teraz ten ostatni, na razie ostatni, czyli struktury wielkiej skali. Jak to się razem spina jeszcze z tym, co odkryłeś u klienta? Może pokażesz mi. To chodź, pójdziemy na szybę. Przy okazji zobaczę to cacko. To coś, dobra, to idziemy. W sumie w kinie mamy koncept miejsca, to jest miejsce A1, A2, A3,
A1, A2, A3, to jest inna sala, troszeczkę mniejsza, ma inny układ, nie jak to zwykle bywa. I w sumie to miejsce to dla nas jest właśnie ten poziom, powiedziałbym, tych poziom możliwości. Co z tym miejscem zrobimy, to jeszcze nie wiadomo, ale mamy miejsce, które jest identyfikowalne, bo ono jest w jakiejś sali. Tak, ja bym powiedział nawet więcej, że miejsce to jest jeden z potencjałów, możesz wynająć miejsce, ale możesz komuś sprzedać całą salę, rób z nią co chcesz, tak? A możesz sprzedać całe kino, zorganizować konferencję programistyczną na przykład, nie? Więc masz trzy różne potencjalne zasoby, którymi operujesz w jakiś sposób. Czyli na poziomie capability dysponujemy miejscem, na poziomie operacji decydujemy, co z tym miejscem zrobimy. Mhm. Czy je sprzedamy na seans, czy je na przykład wynajmiemy na przykład na jakąś konferencję, a może zrobimy tak, że będziemy robić wiele seansów o tej samej porze. Premiera tak naprawdę, na przykład premiera, i w sumie może nie być istotne, jakie miejsce wynajmujesz, bo będzie to miejsce pierwsze wolne i wtedy sobie wybierasz. Tak, czyli mają potencjał, operacją jest na przykład seans, albo seans premierowy, albo co jeszcze, mecz. Tam też wynajmujesz salę, pójdziesz miejsce, tak? Może być to jakieś przyjęcie albo konferencja, to są operacje, które bazują na tym potencjale, który mamy bardzo szeroki, ale nie musimy go całego wykorzystywać, nie? No dokładnie. I w jednym z podcastów, zdaje się, nie wiem, czy w pierwszym, czy w drugim odcinku, rozmawialiśmy o tym, co by w takim koncepcie takiego kina mogło być agregatem. Czasami mogą być w kinie obowiązywać nas pewne reguły, czyli na przykład na dzień przed seansem możesz wynająć to miejsce? Oczywiście, że możesz. Razem z tym? Oczywiście, że możesz. Ale gdybyś podjął decyzję, że wynajmujesz te dwa miejsca jednocześnie naraz, na dzień przed, no to jest to sytuacja z mojej perspektywy jako zawsze właściciela kina niedopuszczalna, ponieważ to i to miejsce nie zostanie sprzedane na przykład parze. Musiałbym liczyć, że jakaś osoba pojedyncza przyjdzie. No na moje kurtki będzie. No dokładnie. Ale taka reguła może nie obowiązywać w momencie, kiedy jest na przykład, no już nie wiem, za 15 minut rozpoczynamy seans, to wtedy może to miejsce po prostu, czy też te dwa miejsca można by sprzedać, bo szansa, że ktoś przyjdzie, już jest relatywnie nieduża. Tak, czy mamy jakieś reguły, które zmieniają się w czasie i ten nasz cel, na początku był cel taki, żeby optymalizować wygodę, powiedzmy ludzi, a potem optymalizujemy zysk. Można powiedzieć, że one są w jakiś sposób związane ze sobą, ale widać zmianę zasad w czasie, tak? Czyli można powiedzieć, że to jest co? Poziom polityk. Na co pozwalamy? No pozwalamy na dowolne miejsce, jakie jest 5 minut po seansie, no bo umówmy się, lepiej sprzedać to niż wcale, a na początku trzymamy się jakichś reguł, o których mówiłeś. I widać od razu, że te warstwa polityk, która będzie nam sterowała warstwą operacji, bo to tak naprawdę tutaj rozmawiamy o tym, że prawdopodobnie jakaś polityka zostanie wstrzyknięta do agregatu. Będę tą polityką tak naprawdę tutaj tuningował mój biznes, bo czasami chcę tuningować zupełnie inny parametr. I tak sobie myślę, Kuba, bo też może zachodzić na przykład taka sytuacja, że system mógłby automatycznie na przykład wykryć, że włożyłem bestseller do tej sali, co jest bez sensu, bo jestem w stanie sprzedać tych miejsc troszeczkę więcej. No tak. Więc system przy kolejnej generacji harmonogramu seansów, czy też repertuaru mógłby tak naprawdę podjąć decyzję o tym, że dobra, to zmienić tę salę, ewentualnie zasugerować mi taką zmianę. Ja jako operator tego kina się na to zgodzę. Mhm. Czy można powiedzieć, że powstaje nowy poziom? Poziom decydenta, tak? Decision making, czy coś w tym stylu? I wszystkie te poziomy, które tutaj zidentyfikowaliśmy, odpowiadają rozdziałowi 16 z książki Tackling Complexity in the Head of Software Erika Evansa, gdzie opisuje w tym rozdziale 16 struktury wielkiej skali, gdzie jedną z tych struktur wielkiej skali jest... co? Podział odpowiedzialności na warstwy, tak zwane responsibility layers. Responsibility layers. Najbardziej często chyba spotykany, też najbardziej taki trafiający, taki powodujący ten moment aha, albo wow, faktycznie da się tak podzielić odpowiedzialność, przez co, no umówmy się, łatwiej się z tym projektem żyje. Uwaga, nie w każdym projekcie to będzie miało sens. Natomiast to, co jest tutaj ciekawe do zauważenia i też o czym będziemy, mam nadzieję, mówić w naszym podcaście, w kolejnym odcinku, jest to, że każda z tych warstw będzie ewoluowała w zupełnie innym tempie, prawdopodobnie z innego zupełnie powodu. Ale bardziej mnie interesuje inna rzecz. Ty. Co to właściwie jest? Wiesz co, Kuba? Wszyscy myślą, że to jest zwykła szyba. I niby tak się wydaje. Ale zobacz. Jak ty to zrobiłeś? Skoczyłbyś po tą kawę? No, skoczę. Co tu zrobiłeś? A co tutaj się stało? Lightboard po lightboardzie. Ja pier... O, jeszcze wraca na miejsce zbrodni.
to jeszcze zobaczmy, co słychać w komentarzach. Jak to zrobiłeś z tymi karteczkami i markerami? To jest jakaś szyba? Tak, to jest lightboard, który zbudowałem wspólnie z moim ojcem, według naszego pomysłu i naszej konstrukcji. To też było takie podejście, że kilka rzeczy zrobiliśmy nie tak, jak powinniśmy, trzeba było powtarzać. Trzeba było zrobić refaktoryzację naszego pomysłu. To jest lightboard ogromny i jak on jest duży, to myślę, że niedługo będziecie mieli okazję zobaczyć. Ktoś tu właśnie mocno podniósł poprzeczkę. Tak, bo chyba właśnie o to chodzi, żeby ciągle sobie samemu podnosić poprzeczkę i rzeczy, które się robiło tydzień temu, miesiąc temu, czy nawet rok temu, robić po prostu lepiej, no bo też ten okres czasu był wystarczający prawdopodobnie, żeby nabyć nowe umiejętności, nauczyć się czegoś nowego. Jeżeli widzimy ten progres w stosunku nawet do rzeczy, które robiliśmy wczoraj, to sytuacja jest super, bo jeżeli byśmy tego progresu nie widzieli nawet po roku, to można by się zacząć martwić, czy nie stanęliśmy w miejscu. Mam nadzieję, że wy nie stoicie. Po zobaczeniu miniaturki spodziewałem się jakiegoś posap na początku. Dzisiaj było.